Styczny jest ukończony, dobrze. No dobra, mamy tutaj dobre piwo wykonać oraz mroźny strumyk. Mroźny strumyk, tak wiecie, w następnych odcinkach wykonamy, dlatego że... No sami wiecie, fabuła i tak dalej, no. Traktat pokojowy z krasnoludami. Wróć do Krombergu z podpisanym traktatem. Dobre piwo. W pobliżu podziemnego morza rośnie roślina Getschhack. Zbierz jej cały worek. Dobrze, idziemy tutaj. Idziemy tutaj od razu. No i lecimy, nie? No właśnie. Tutaj mamy podziemne morze. Okej, uchwyciło. Nieźle. Dopiero po 27 odcinkach chyba dowiedziałem się, że mogę usuwać czary z księgi. Chodzi mi o zwoje magiczne. Rafson, pomyśl... Mogłeś pomyśleć wcześniej o tym. Ale ci się nie chciało. Niestety. Aha, mam tutaj ulepszać wskrzeszenie. No dobrze. Zrekrutowałem tego potwora o nazwie Olbrzymy. Te skaczące skurwysyny, co tak wiecie, zadawają wszystkim wrogom obrażenia, nie? Takie są, nie? Taka prawda. To jest wróg? Nie, to nie jest wróg. Mamy tutaj, mieliśmy tutaj runę siły. O kurwa, ile olbrzymów, zajebiście. No to mamy tutaj niezłą armię w tym budynku. No dobrze. Co tutaj jest? Neutralny oddział, okej. Tutaj jest statek. Tutaj nie mogę pójść, szkoda. Tutaj jest most. Jest tam oddział wroga słabiej, okrutni obserwatorzy. A tutaj też słabe oddziały. Aha. Chyba mamy z nimi radę, nie? A tutaj to, co to jest? Tutaj są Getschhaki. Te demony pilnują. Wszystko jasne już. Jak mogę się dostać do tej wysepki? Chyba tylko łodzią, nie? Niestety. Tutaj słabo oddziały. No dobrze. W takim razie idziemy w stronę statku. O, już połowę odkryłem tej mapy. Nieźle, nieźle. Okej. Idziemy w stronę mostu. O, tutaj coś jest jeszcze? Aha, ten mostek. Ten, co blokuje, nie? Tak. Tam jest skarb. Z obserwatorem. No dobrze, lecimy. Płyniemy, sorry. Okej, sorry za moment. Co za tragedia? Zostałeś połknięty przez gigantyczną rybę. Okej. Kurwa, złota oczywiście. Zapisujemy. Spytajmy się go, kim on jest.
Okej. Mamy tutaj wejście. Tak. Okej, udało mi się wydostać z tej ryby. Wydostać się z tej ryby. No dobrze, lecimy tutaj. Zbieramy pierzchaki. No i pierwsza walka dzisiaj. Tak, ustawię. O, tak. Może być. Rozpocznij. Sprawia, iż do celowej jednostce przestaje sprzyjać szczęście. W rezultacie jednostka otrzymuje obrażenia krytyczne od każdego podstawowego ataku, który ją dosięgnie. O, niezłe. Jeszcze wszystko. Trzeba najpierw wziąć lodowy wąż. Jebnąć. Okej. Sorry, że tak milczę. Ale... muszę się tutaj, wiecie, skupić, nie? Okej, zabij może tego.
Dobrze. Ty się cofnij. Zabijesz go? Nie. Szkoda. Ajajaj. Bolało. Kurwa, nie wskrzeszę stwory. Shit. O, coś się stało w ogóle. Nie wiem. Wskrzeszenie. Ile? Tutaj będzie? 2, 3 i tyle. Słabo. Słabo. Zaczekaj. Idź tutaj. Idź tutaj. Mogę wskrzesić 0, 2, 1. Okej, broń się. Teraz mogę wskrzesić? Nie, kurwa. Niedźwiedzie. Będą boleć. No cóż. Trudno. Dwóch niedźwiedzi straciłem, niestety. Przyjmowanie szału. Obrażenia. Zabitych 10%. Ssanie duszy. Nie no, wezmę takie coś. Jakieś haki. Muszą być. Dobra. No i mamy wykonaną misję. Idziemy znowu tutaj. Okej, jesteśmy. No tutaj trzeba pozbyć się tych stworów, nie? Zapisz grę. Okej. Zabijamy. Tak nie rób. Tak zrób. Rozpocznij. Szkatułka szału. Jednostki żywe. Tak od razu to jest? A to wezmę takie coś. Tak. Wysysam was. Lodowy wąż. Nie no, niestety tutaj spiedłem z tym lodowym wężem. Mogłem wyleczyć niedźwiedzia zamiast jebać lodowym wężem, tak? Nie pomyślałem o tym. Zabij tego śmieszka. A nie zabiłeś jeszcze. Może teraz? Bang. A, oni latają, okej. Zabij, dobrze. Zrób tak. Teraz oni. Krytyk. Naprawdę? A ty jesteś śmieszny. Dobra. Obrona wziął. Gadżet gdzieś tutaj postaw. Nie no, zabij tego. No właśnie. O! Dużo życia straciłem. Zrób tak. Zrób też tak. Może weź, nie wiem, alabardę.
tutaj. Kurwił nieźle. Nie możesz się ruszyć? Okej. Tego nie mogę wziąć. Zabij. Dobrze. Okej. Zero strat. Cofnięcie czasu. Przewraca wybrany oddział na jego poprzednią pozycję. Poziom celu 1. Lina. Gadżet. Zdecydowanie gadżet. Okej, teraz idziemy tutaj oczyścić trochę to miejsce. Zapisz grę. Oczywiście. Okej. Lecimy na nich. A to tutaj postaw. Tego tutaj. Tego tutaj. Tego tutaj, tego tutaj. Myślę, że możesz rozpocząć bitwę. O. Cofnięcie czas. Przywraca jednostkę na pole, na którym znajdowała się na początku poprzedniej tury. O nie. Weź to. Bęk, wszystko. Wysysaj. Pięknie. Lodowy wąż. Już ich nie ma. Skurcz byków. Jebnij w tego. Kurde, przecież oni nie dotrą. A, oni latają. Fuck's sake. Czekaj. Tego i w tego, okej. To teraz już wiem. Zajeb tego. Skrześć tego. Okej, teraz powinno być okej. Trzeba go szybko zajebać. Poczekam na wskrzeszenie. Krytyk, pięknie. O ty kurwa. O, takie jaja. Idź do przodu. Skrześć tego. Jemniej tak. Zabij tego. Idź do przodu. Dotrze. Plus dwa.
Zaczekaj. Ejejej. Oberwał. Mocno. Idź do przodu. No bo czekaj, czy ty możesz... No, widmo. Shit. Napływ sił, nie? Chujowo. Zaczekaj. Dobra. Śpi. Broń się. Księga zaklęć. Chujowo. Wskrzeszenie na... tego. Niestety. Znowu straciłem niedźwiedzi. Dwóch. O, ona chce znowu bobasa. Zapisz grę. Idziemy znowu w tą stronę. Oczyśćmy to miejsce w końcu. Albo pójdziemy wykonać w końcu tą misję. Jakieś haki trzeba wykonać. Coś tutaj było? Nie wiem, jakiś skarb? Nic? Nic. Idziemy windą do góry. Wróć do Dallasa. Trzeba pójść w stronę szczytów Ardanu. No Jezu, gdzie ja kurwa poszłam? Nie do tej windy poszłam. Zamek w Ardanie. Tutaj sobie zaznaczyłam. O właśnie. Jezus. Czy ja dobrze idę? Nie. Tutaj też jest w Ardanie. Zablokowały mnie te skurwysyny. Tutaj też mnie zablokowały. Kowały. Tak czy nie tak? O Jezus. Na chuj im dałem tą robotę. Tutaj, no. Tutaj trzeba iść.
Teraz trzeba pójść na północ. Będzie ok. Ok, jesteśmy u niego. Do zobaczenia. O, mogę alchemików chować już tutaj. Level up, jej. Intelekt, mana. Intelekt może. Ta. Niedźwiedzie polarne. Zajebiście. Tutaj? Aha. Już byłem, okej. Co teraz? Kronbergu z podpisanym traktatem. Gdzież ten Kronberg? Magneto. Palnie. Baron. Okej, szukamy Kronbergu. Kronberg. Enter. Aha. Do Greenwoodu. W Greenwoodzie jest. Oczywiście. Gra mi się skraszowała, czemu by nie? Okej, jesteśmy. Z powrotem. Okej, idziemy tutaj na dół. Dolny Hadar. Tutaj jest. Kurwa, źle idę. No Jezus. Znowu źle idę. Łatwo się można pogubić, niestety. Idziemy. Stronę Wolnego Hadaru. Idziemy teraz, nie tu. Tutaj idziemy. To jest jakiś kolo. Spróbujmy u niego wykonać misję, taką wiecie, bardziej poboczną misję. No właśnie. Zapisz grę. O, teraz można. O kurwa. Tak nie jest złe wojsko. On ma 100 many, fuck's sake. Nie radzę tutaj iść. O, tutaj jest Kronenberg.
Świetnie. Okej, mamy u ciebie misję wykonaną. Yeah. Jest dobrze. Właśnie, Amelia zniknęła. Elfy ją porwały. Aha. Okej. Ło. Hordę koni mam. Świetnie. Coś jeszcze mam tutaj? Nic ciekawego. Nic więcej. Jak to brak miejsca? To trzeba polikwidować. To przesuń. Ile mogę? 63 konnych. Co oni robią takiego? Zbroja zapewnia wytrzymałość na obrażenia fizyczne. Jeździec. Odporność na ogień. O. No to słabo. Ja wezmę tych alchemików. Olbrzymy, kanionierzy, niedźwiedzie, inkwizytorzy. Zajebiście. Dobra. A tutaj? Ło. Jeszcze więcej armii. Pięknie. Gdzie jest tu kapłanów? Żeby, wiecie, zamienić, nie? Pięknie. Teraz mogę wziąć tak. A! Właśnie. Mam tutaj taki, wiecie, zamek, który kupiłem w poprzednim odcinku. O właśnie, to jest ten zamek. Wejdźmy do niego. Albo trzeba porekrutować wojsko, no właśnie. Trzeba o tym pamiętać. To jest godzina w tej chwili. 16:41. Jeszcze z 20 minut. Złapałeś. Niedźwiedzie złapałeś i wilki. Cóż więcej, no. Okej, okay, tam mogę chyba alchemików zrekrutować. Zapisz. Dobrze, idę. Tutaj mamy fontannę magii. Maksymalny poziom. Ilość many. Sorry. Nie tu, debilu, myśl. Tutaj. No właśnie. Teraz trzeba zrekrutować olbrzyma jednego i 8 kanionierów. Mieć cokolwiek w tym wojsku, nie? Dużo dowodzenia dostałem od króla. Idziemy tutaj.
teraz idziemy znowu do kopalni. Zrekrutujemy wojsko i oczyścimy troszeczkę zamek gremlinów. Kopalnie Crayston. A, nie ma do niego mapy. Logi. To jest ten wodospad. Okej, mamy jednego olbrzyma. Jeszcze kanionierzy. Właśnie. Mamy wszystko. No dobrze. Nie wczytuj. Zapisz. No i teraz będziemy czyścić ten zamek gremlinów. Użyj. Chciałbym obejrzeć. Masz swoje pieniądze. Dobra, jesteśmy u niego. A kim jesteś? Możecie tutaj sobie przeczytać na szybko. Dobra. Rozejrzymy się po tym zamku i będziemy go czyścić teraz. Bardzo słabi. A tutaj? Też bardzo słabi. Zapisz grę. Lecimy. Najpierw na tego jednorożca, takiego wiecie, krówkowego jednorożca, czy tam magicznego jednorożca. Zrób tak. Co oni robią tutaj? Odporność na magię, świetlisty róg, tolerancja. O, jak widać, multikulti zadziałało na tych jednorożców, no cóż. Demonom i istotom nie umarłem. Okej. Okay. Istota toleruje obecność nieumarłych w armii bez żadnej kary do morali. A te? Obrońca piękna. Duszki i driad zyskują plus 2 do morali. Aha. Si. Pana skuteczność w walce wręcz. Łowca. Strzelec wyborowy. Brak kar za atak z dystansu. No i tyle. Okej, okay, rozpocznij tą walkę. Spróbuj wziąć... Lodowy wąż. Zajebany koleś. Pięknie. Teraz zrób takie coś. Okej. Okay. Sam. Teraz będziemy zabijać. No właśnie. Pięknie. Opsa, skurwysynę. Już was nie ma. Bęk. Kolejni.
Bang. Ten dotrze? Chyba nie. Zaczekaj. Dobra, teraz możesz przyspieszyć. Zabij tego. Zabij tego. Szkatułka szału. Gadżet. Mamy. Trzeba ich ulepszać, tak? Księga zaklęć. Nie. Zabij go. Krytyk, pięknie. Zero strat. Ale szybko. No i mamy kolejny poziom. Większy napływ szału. Zwiększenie siły ataku. Nie no, weź to. Dobra. Zapisz. Lecimy dalej. Bang, bang. Rozpocznij. Szkatułka musi być. Niektórzy to orki. Brak. O, on ma tutaj talenty, trzy talenty. Tańczące topory. Przywołuje widmowe topory, które zadają 25 punktów magicznych obrażeń. Szaman zamienia 80% zadawanych obrażeń w energię leczniczą, która uzdrawia jego oddziały. Okej. Okay. Totem życia. Szaman stawia na polu bitwy totem, który zapewnia sojuszniczym jednostkom obrony i uzdrawia je co turę. Szaman stawia na polu bitwy totem, który zmniejsza prędkość oddziału wroga i atakuje je co turę. Okej. Okay. A ten? On jest strzelcem. Ogniowy pocisk. Pozwala jednostce wystrzelić wybuchowy pocisk, który zadaje 10 punktów obrażeń od ognia wybranej jednostce i wszystkim sąsiadującym z nią oddziałom. Ups. To może być gorsze. Niestety. A ten koleś? Aha. Ma tylko przyspieszenie swoje, okej. Okay. Dobrze wiedzieć. Trzeba najpierw zabić te gryfy, bo mogą się tutaj, wiecie, rozmnożyć, nie? Niestety. Ten poleciał niestety, no cóż. On jest jednostką latającą. To jest strzelec? Nie. Dobrze. Zajeb tak. No, ja mogłem trucizną jebnąć. Nie pomyślałem. I tutaj zaczynają. Jebnij w tego. No właśnie. Totem. Uzdrawia wszystkie jednostki, jak widać. Zmniejsza. Ale to było chujowe. Nie no, serio. To było chujowe. Z jego strony. Gadżet. Tutaj jedni. Zabiga. Dobrze. Pięknie. Aha, zwiększa ich obronę. Wskrzeszenie weź. Nie wiem na kogo, ale weź na tego. Idź do przodu. Trucizna na tego. Już ich nie ma. Wskrzeszenie 040. Jest strzelcem. Zaczekaj.
Tego jedną, okej. Idź do przodu. No właśnie. Teraz możesz wskrzesić tego. Lesia. Księga zaklęć, wskrzeszenie na niedźwiedzia. Zabij. Odskocz. Już go nie ma. Zaczekaj. Fuck sake. Zabij go, please. Idź tutaj. Skrzesił, niestety. No cóż. Nie zdążył go zajebać. Okej, broń się. Ty jebnij. Dobrze. Good job. Zero strat. Nowy poziom. Przemywanie szału. Nowa zdolność. Czarna dziura zadaje ogromną ilość astralnych obrażeń wszystkim jednostkom wroga. O Jezus, ale to będzie dobre. Bierzemy wszystkie skarby. Czaszka bólu. Co to jest? Plus 2 do ataku, plus 50% do szału w trakcie walki. Przed walką zabiera połowę many bohatera. Gdy wyczerpie się moc czaru, możesz wypuścić duszę nekromanty z czaszki. Czaszka bólu. Wolałbym tutaj, wiecie, nie ryzykować. O, tutaj są kształy. Tutaj jest skarb jeszcze. 76 tysięcy. Pięknie. W kurwa. Kasy mam. Gdzie teraz pójść? Zapisz grę. Przejdę tutaj. Bardzo słabi. To może być ostatni pojedynek na dzisiaj. Okej. Czarna dziura. Jeb wszystko. O Jezus. Jakie to jest potężne. Nie rób tak, nie rób tak. Zrób tak. Zabij tego. Żeby mi tutaj nie przywoływał tych totemów wbijających. Okej, teraz jebnij w tego. Dobrze, ładnie. Jebnij w tego. Możesz wziąć skarb? Możesz, pięknie. Ja ci zaraz dam krytyk, ty śmieszku. O Jezus Maria. Straciłem, kurwa, inkwizytorów. Ajajaj. Bardzo źle. Mieli być bardzo słabi. Chuja, nie bardzo słabi. Okej, dowodzenie. Coś jeszcze tutaj jest. Szukamy dalej. Nic, nic, dobra. No to teraz idziemy tutaj. Muszę sprawdzić, która jest godzina w tej chwili. Godzina jest za 2 minuty 5. Okej, wiecie co? Zakończę tutaj odcinek. Zapraszam was do kolejnego odcinka z Kings Bounty Legenda.